Halo? 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 Bo gubię. Bateria mi padła. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez prądu elektrycznego. Faktycznie. I wydawać by się mogło, że historia elektryczności zaczęła się w XIX wieku, który to słusznie nazwano wiekiem pary i elektryczności. No nie, 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 chwileczkę, ale pierwsze eksperymenty ze zjawiskami elektrycznymi przeprowadzano już 2,5 tysiąca lat wcześniej w starożytnej Grecji. Dokładnie. Wtedy Grecy sprowadzali z nadmorza Bałtyckiego bursztyn, który był wykorzystywany do produkcji ozdób i zauważono, że bursztyn ten, pocierając o ubranie, ma tendencję do przyciągania drobnych przedmiotów. Spróbujmy to teraz sprawdzić. Ja tutaj mam takie drobinki. Potrzemy bursztyn. Potrzemy, czyli go elektryzujemy, tak? Elektryzujemy, tak, no dodajmy, że bursztyn po grecku to elektron i właśnie od tego elektronu wzięła swoją nazwę cała elektryczność. Zobaczmy, świetnie przyciąga. Tak, ale nie tylko bursztyn ma takie właściwości. Okazuje się, że wszystkie izolatory, czyli takie ciała, które nie przewodzą prądu elektrycznego... Aha, czyli izolator to jest coś, co nie przewodzi prądu. Nie przewodzi prądu elektrycznego. Mhm. Na przykład szkło. 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 Albo faktycznie wcześniej stosowany jako izolator ebonit, czyli utwardzona guma. Ebonit, czyli utwardzona guma. Tak. No okej, dobrze. W takim razie jak sprawdzić, czy szkło No szkło się będzie się elektryzować znacznie lepiej. Proszę zobaczyć, że ten efekt jest bardzo ładnie widoczny. Mhm. Okej. I ten drugi materiał, o którym wspomniałeś, czyli... Ebonit. Ebonit. Tutaj musimy potrzeć go czymś innym. Utwardzona guma. Dobrze, teraz bardzo ładnie jest, widać. Faktycznie. No dobra, a czy w takim razie możemy zrobić eksperyment sami, przeprowadzając go w domu, biorąc na przykład linijkę. Żeby ją naelektryzować, znajdujemy sobie kawałek wełny. Wełnianej skarpety, kawałek wełny. Można też użyć włosów. No ale spróbujmy tutaj tą wełną, bo każdy jakiś tam szalik czy skarpetę wełnianą w domu znajdzie. Linijkę również każdy ma w piórniku. Pocieramy i sprawdźmy. O, świetnie. Zobaczmy, jak się te kawałki tutaj elektryzują. Widać było, jak się przyciągają do tej właśnie linijki. No dobrze, ale co to pocieranie i elektryzowanie ma wspólnego z prądem elektrycznym? Eksperymenty, które były prowadzone z elektryzowaniem izolatorów, doprowadziły do powstania maszyn, w których po raz pierwszy można było uzyskać przepływ prądu elektrycznego w postaci iskry. Taką maszynę mamy tutaj ze sobą. Aha. To jest maszyna, która używana jest również w pracowniach szkolnych, mhm, i którą możemy uruchomić. Ja słyszałem nawet, że podobno budowano maszyny, których średnica sięgała 2 metrów. Czy to prawda? Tak, takie maszyny były wykorzystywane w laboratoriach. Okej, dobrze. A do czego one były wykorzystywane? Właściwie tylko do doświadczeń, tylko do badania zjawisk elektrycznych. Nie znano wtedy zastosowań prądu elektrycznego. No tak. Skoro przez ponad 2000 lat nie znaleziono praktycznego zastosowania elektryczności, to co takiego wydarzyło się w XVIII wieku? Otóż w XVIII wieku Luigi Galvani odkrył sposób na generowanie elektryczności na drodze chemicznej. Zbudował pierwsze ogniwo chemiczne, korzystając z 2 rodzajów metalu oraz kwasu, w którym te metale zostały umieszczone. A co to za kwas? No to jest akurat kwas octowy. A możemy takie ogniwo zbudować? Tak, oczywiście. Ja tutaj je złożę z ocynkowanej śruby. Mhm. Owinę ją tylko papierem, żeby nie dotykała do tego miedzianego kubeczka, w którym ją umieszczę. Ważne jest, żeby nie było tutaj zwarcia. Zalejemy to wszystko kwasem. Mhm. Momencik, niech ten ręcznik, niech ten papier nasiąknie. O, i takie ogniwo będzie w stanie nam generować stały przepływ prądu elektrycznego. A jakie napięcie generuje takie ogniwo? No to musimy sprawdzić przy użyciu miernika napięcia. Zaraz zobaczymy. To jest napięcie około 1 V. Mhm. A czy można uzyskać wyższe napięcia? Tak. Możemy zrobić tak jak Alessandro Volta, który zbudował stos ogniw galwanicznych, łącząc te ogniwa
szeregowo i uzyskując napięcie, które jest sumą napięć z poszczególnych ogniw. Tutaj mamy trzy takie ogniwa. Napięcie z tych ogniw będzie wynosiło około 3 V. Możemy to zmierzyć. Jest około 3 V. No właśnie, tak teraz zauważyłem, że to przypomina baterię, którą właśnie specjalnie otworzyłem, żeby pokazać. Dokładnie. To jest bateria 4,5 V, która składa się z 3 ogniw po 1,5 V. Czyli to może być takie współczesne ogniwo. Współczesne 100 V. A ta bateria, czy to też jest 100 V? Ta bateria też jest 100 V. Tutaj jest 6 ogniw, również 1,5 V. Tylko no, trochę ciężej jest ją rozebrać. Kolejną wielką rewolucją były prace Hansa Christiana Oersteda, który odkrył, że prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne. Tak, możemy takie doświadczenie, jakie prowadził Oersted, powtórzyć, umieszczając przewód nad igłą kompasu i przepuszczając przez ten przewód prąd elektryczny. Widać, że igła kompasu odchyla się, wskazując pole magnetyczne, które wytwarzane jest wokół tego przewodu. Kilkanaście lat po tym odkryciu Michael Faraday odkrył z kolei, że magnes umieszczony w cewce i wprawiony w ruch wytwarza również prąd elektryczny. I to odkrycie tak naprawdę było największą rewolucją w historii elektryczności. Tak, to odkrycie jest wykorzystywane do dziś niemal we wszystkich rodzajach elektrowni i generatorów prądu. Możemy pokazać model takiego generatora, który w tej chwili jest używany. Mamy na spinnerze zamontowane magnesy. Te magnesy, jeżeli spinner zacznie się obracać, wytworzą nam zmienne pole magnetyczne. Jeżeli w tym zmiennym polu magnetycznym umieścimy zwojnicę, możemy zobaczyć, że faktycznie przez nią zaczyna płynąć prąd elektryczny. Mogę? Tak, i takie dokładnie generatory oparte o tą zasadę działania są w tej chwili używane właściwie wszędzie, we wszystkich typach elektrowni, czy to elektrowniach węglowych, czy elektrowniach wodnych, czy turbinach wiatrowych, czy nawet elektrowniach atomowych. Wszędzie tam możemy znaleźć generatory prądu zmiennego, które działają właśnie na tej zasadzie. Michael Faraday był autorem jeszcze jednego ważnego wynalazku. No właśnie. Wynalazł on, nazwaną później od jego nazwiska, klatkę Faradaya. Zaobserwował on, że jeśli coś otoczymy metalową siatką, to wszystko, co znajduje się w środku, jest chronione przed działaniem zewnętrznego pola elektrycznego. Zobaczmy, jak to działa. Mamy generator wysokiego napięcia podłączony do tej siatki wewnątrz paski bibułki. I możemy zobaczyć, że na zewnątrz ta siatka bardzo ładnie się elektryzuje, natomiast wewnątrz żadnych efektów nie widzimy. No, dzięki temu odkryciu wiemy na przykład, gdzie schować się podczas burzy, żeby być bezpiecznym i żeby pioruny nie zrobiły nam krzywdy. Taką klatką Faradaya jest na przykład samochód. Jeśli do niego schowamy się podczas burzy, to będziemy na pewno bezpieczni.